Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służb, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj kolejny piątek bez gościa, ale nie martwcie się, już niedługo goście wrócą. Dzisiaj odcinek, do którego zabierałem się dosyć długo, już chyba od samego początku chciałem się. Tym z Wami podzielić. Gdzieś już czasem wspominałem. Dzisiaj odcinek będzie o pięciu prawach niebotycznego sukcesu. Niesamowitego sukcesu w działaniach firmowych, biznesowych, ale nie tylko. I nie ja to tak pięknie wymyśliłem. Jest to podzbierane z literatury i jednej takiej szczególnej książki której nie wiedzieć dlaczego nie można już tak naprawdę kupić w formie drukowanej, wymaga to dłuższego polowania. Zniknęła też ze streamingowych miejsc, czyli nie ma jej nawet w audiotece, czy gdzieś, gdzie jeszcze parę lat temu można to było wysłuchać. Trafiają się płyty na, na OLX-ie. Widziałem chyba takie audio MP3 więc można tam upolować i jest to chyba najważniejsza rzecz jaką warto by upolować w tym roku bo to absolutnie może odmienić nasze postrzeganie biznesu. Każdy z nas, który prowadzi jakieś działania biznesowe czy jest pracownikiem czy nawet pracuje gdzieś tam w korporacji, wszystkie te miejsca uczą nas jakie zachowania są Wskazane, co jest ważne, co, na co powinniśmy zwracać uwagę. No i tak naprawdę wszyscy wyrastamy w tych środowiskach naszych firm i uczymy się tego, co ktoś uczył nowo przychodzących, i nie wiadomo na jakiej podstawie nas to uczył czy na podstawie współczesnego tego oszukańczego marketingu, czy na podstawie tworzenia reklam które mają zmanipulować naszych klientów, odbiorców, ludzi, dla których powinniśmy pracować. No i teraz każdy z nas boryka się z tymi trudami, bo chciałoby się osiągać efekty. Te efekty często nie przychodzą, nie są zadowalające. Wydaje nam się, że powinniśmy w miarę tego wysiłku, który wkładamy, zarabiać więcej. I skupiamy się na tym, żeby zarabiać, zarabiać, zarabiać. No wszak po to nauczyli nas, pracujemy, żeby zarabiać. Czego nas nikt nigdy nie uczył, albo uczył sporadycznie, może jakiś rzemieślnik, że pracujemy tak naprawdę nie po to, żeby zarabiać, słuchajmy z uwagą, ale po to, żeby. Dodawać wartości tym ludziom, dla których pracujemy, dla których mamy służyć. I to nie znaczy, że nie będziemy zarabiać, tylko to nie jest pytanie na początek. Na czym tak naprawdę polega wartość nasza i tego, co robimy? I to jest pierwsze prawo, które nazwane zostało prawem wartości. Twoja, moja prawdziwa wartość wyznaczana jest przez to, o ile więcej wartości dajesz w zamian za pieniądze, które za to otrzymujesz. Twoja, moja wartość wyznaczana jest przez to, o ile więcej wartości dajesz za pieniądze, które z powrotem otrzymujesz. I ta wartość, o której mowa, to nie jest o ile my więcej. Damy tej wartości, takiej fizycznej, ale o to, o ile możemy dodać tej wartości poza produktem. Co mam na myśli? Co autor miał na myśli? Chodzi o to, że my oprócz tego, że sprzedajemy produkt, jest, czy jest coś takiego jak nasze relacje z klientem. Kiedy tych relacji nie ma, jest to najtrudniejsze i najbardziej utrudnione w dużych firmach, które wytwarzają czegoś tysiące albo miliony sztuk. I tak naprawdę tam nie ma żadnych relacji między klientem a twórcą. Jedyne relacje pojawiają się tylko w sytuacji reklamacji, ale nie ma tych takich około-sprzedażowych relacji, które. Jakby są najbardziej potrzebne? Chcielibyśmy mieć te relacje, ci drobni wytwórcy, z tymi osobami, dla których pracujemy i w życie których wartość mamy wnosić. Czyli chcielibyśmy się o nich zatroszczyć, nimi zaopiekować, chcielibyśmy im coś dodać do produktu, który im sprzedaliśmy. Czy to dobry, drobny upominek, czy to. Wielkie nasze zainteresowanie, czy jakiekolwiek zainteresowanie ponad przeciętną, jaka teraz funkcjonuje, a przeciętnie funkcjonuje brak zainteresowania tym, co, co jest. Najłatwiej, kiedy wytwórca stoi w bezpośrednim kontakcie ze swoim odbiorcą, ze swoim klientem, bo wtedy on może poświęcać mu swój czas, swoje zainteresowanie, swoją uwagę, i swoją troskę. Wtedy możemy być pewni, że wnosząc tego typu wartość w życie ludzi, oni chcieliby z nami przebywać, chcieliby z nami robić interesy. Podam może prosty przykład taki, jak możemy dzielić się wartością i wnosić wartość, która nie jest związana z zarabianiem i która nie jest związana z jakąś zwrotną wdzięcznością. Wtedy jest to najbardziej może skuteczne. Jak wiecie, wytwarzam pieczywo bezglutenowe i kiedyś był taki telefon z radcy handlowego z Grecji, z Aten, że poszukiwane jest tego typu pieczywo dla greckich statków wycieczkowych, dla linii lotniczych. I to był ogromny kontrakt. Ale ja nie mogłem tego zrobić, bo byłem zbyt małym przedsiębiorcą, nie miałem takich zdolności produkcyjnych. I wtedy w rozmowie z panią z ambasady, z radcą handlowym, mówię: wie pani co? Ale ja wskażę pani kogoś, kto mógłby to zrobić. Umówiłem się z dyrektorem jednych z bezglutenowych firm, pojechałem do niego i opowiedziałem mu o potencjalnym kontrakcie, który może się wydarzyć, a wiedziałem, że oni są w stanie przygotować to w tych parametrach, e, jaki tam ci otrzekiwali. No i ten dyrektor pyta się mnie no, no dobrze, ale, ale jak to, Dlaczego Ty to robisz w ten sposób? Dlaczego mi o tym mówisz? Przecież to e, ale byłem świeżo po Lekturze tej książki, to mi się bardzo podobało, że, że możemy wnieść wartość w czyjeś działania bezinteresownie i możemy wnieść wartość nie spodziewając się niczego w zamian. Czyli to, co już jakby zupełnie utraciło rację bytu we współczesnych mm, czasach, kiedy to się już tak po prostu na co dzień nie dzieje. Czyli prawo wartości to jest wyznaczane przez to, o ile więcej wartości dodamy za pieniądze, które otrzymamy z powrotem. Eee, może to być też tak, że my jesteśmy gotowi rozmawiać z naszymi klientami i z naszymi potencjalnymi klientami. To nie jest tak, że my musimy telefon nasz mieć ukryty, czy to w naszych social mediach, czy na stronie internetowej i my nie chcemy mieć z tymi kupującymi nic wspólnego. Wiecie dobrze, że w ten sposób wielkiej kariery nie zrobimy i przez jakiś czas może coś nam się udawać, ale później ludzie przekonają się, poczują, że, że my ich lekceważymy, że my nie chcemy między nimi nic wspólnego, nie chcemy poświęcić im naszego czasu, naszej uwagi, naszego zrozumienia i naszego wysłuchania ich problemów. Wszak oni po to przychodzą, żebyśmy my tworząc rzeczy, Rozwiązali ich problem. Jeśli my nie jesteśmy gotowi na to, żeby rozwiązywać problemy ludzi, którym mamy służyć, to, to nie zrobimy wielkiej kariery ani za rok, ani za 10 lat, ani nie dotrwamy do lat 65, kiedy kończąc nasze biznesowe działania, dali jesteśmy gotowi ludziom służyć. Pomyślmy o tym. No i ktoś powie, ale to no mało zarabiam jednak tak. No robię już niby wszystko dobrze. Staram się robić to, o czym jest mowa. Staram się pomagać, staram się słuchać, staram się być pomocnym, staram się służyć, ale zarabiam dalej mało. I tu pojawia się drugie prawo, czyli prawo kompensacji. Polega on na tym, że twój dochód wyznaczony jest przez to, ilu ludziom służysz i jak dobrze im służysz. Każdy może zarabiać więcej, przez to, że będzie gotowy służyć większej ilości osób. Wymaga to wysiłku, zaangażowania, ale czym więcej. Pozyskamy osób, którym będziemy mogli służyć, tym więcej samoczennie pojawi się naszego dochodu. To jest tak, kiedy zaczynaliśmy piec, chleb, no to często tak jest, że teraz piekarnie młodzi ludzie, kraftowe piekarnie zaczynają i wypiekają dla 10, 20 osób. Pracują, koszty są wysokie. No i no zarabiamy mało. No dobrze, ale może kiedy będziesz robił dla kolejnych dziesięciu i kolejnych 20 i później jeszcze dla kolejnych dziesięciu i kolejnych 20, to prawo kompensacji sprawi, że Twoje dochody będą rosły proporcjonalnie do tego, jak wielu osobom ponad to jeszcze będziemy służyć. Jak wielu osobom będziemy gotowi. Wnosić wartość do ich życia. Czyli jeśli czegoś robimy mało, ale możliwości nasze są takie, że będziemy mogli robić więcej, bo pozyskamy więcej osób, które się o nas dowiedzą, a dowiedzą się dlatego, że ci, którzy byli zadowoleni, którzy już byli naszymi klientami, powiedzą im o tym, że poczuli się u nas, u ciebie zaopiekowani, poczuli szczerą troskę nad ich potrzebami, cokolwiek to jest, jakikolwiek to produkt. Kiedy ktoś poczuje się bezpiecznie w tym, co masz robić, czy to usługa, czy produkt, to on powie szwagrowi, bratowej, powie, że wiesz to tam ktoś taki potraktował mnie zupełnie inaczej I, i w ciemno możesz tam do niego iść, bo on Pewnie ciebie potraktuje tak samo dobrze. My musimy przez tych początkowych klientów, którym służymy, stać się dla nich kimś tak niezwykłym, że oni z radością będą o nas opowiadać, komu się da. Komu się da? Oni będą opowiadać, jak zostali potraktowani i co się wydarzyło w ich życiu, przez to, że nas poznali. Że mogli skorzystać z naszego produktu albo z naszej usługi. Czyli drugie prawo kompensacji wyznacza, jaki może być nasz dochód, bo to zależy tylko od tego, ilu ludziom służymy i jak dobrze to robimy. Jak dobrze to robimy. Bo wtedy się roznosi ta wieść o nich i buduje się nasza historia wpływu. To my, działając na co dzień. I to się nie wydarzy w miesiąc, to się pewnie nie wydarzy nawet w rok. Dlatego zawsze to, to nie ma być jednorazowa akcja marketingowa służenia ludziom. To ma być nasz sposób życia, że my żyjemy po to, żeby wnosić wartość w życie innych ludzi. I my skupiamy się na tym. My, my się na tym skupiamy, nasze poszukiwania biznesowe. Polegają na tym, że my się dziennie skupiamy na tym, co ja jeszcze mógłbym zrobić lepiej dla tych ludzi, dla których jestem powołany służyć. W ogóle nie ma tu żadnego podtekstu pieniędzy. One się po prostu pokażą, pojawią. I ja tego w ogóle nie monitoruję, nie sprawdzam. To tam żona patrzy na konto i mnie nie obchodzi, czy tam przyszło, ile tam przyszło. Wiem, że to brzmi głupio, ale ja się na tym nie skupiam. Naprawdę. Nie zależy, bo, bo to nie jest problem. To w ogóle nie jest problem, bo to się i tak wydarzy. I tak się wydarzy. Po prostu ludzie zasypią nas zamówieniami i zasypią nas pieniędzmi, dlatego że zostali potraktowani zupełnie inaczej niż w innych miejscach, gdzie dotychczas robili zakupy, gdzie dotychczas korzystali. Z usług. Trzecie prawo to prawo wpływu. Polega to na tym, że Twój wpływ na ludzi polega na tym, jak szczerze stawiasz interesy innych ludzi na pierwszym miejscu. Jak szczerze stawiamy interesy innych ludzi na pierwszym miejscu. Wiecie, teraz zwykło się mówić takie popularne jest yy, Win-win, że jedna i druga strona ma wygrywać. Ja wiem, że tak się mówi, ale to nie o to chodzi, żeby było win-win, tylko żebyś ty 100% wartości wniósł w życie Twojego klienta, Twojego odbiorcy, Twojego usługobiorcy. I czy my zawsze zrobimy wszystko dobrze? Pewnie nie, ale wtedy się uczymy. I chcemy być otwarci na zmiany, chcemy umieć przyznać się do tego, co zrobiliśmy źle. Musimy być na pewno gotowi przeprosić, kiedy zrobiliśmy coś źle, i musimy być gotowi a tego nikt nie lubi poprosić o przebaczenie. My musimy, kiedy zawalimy coś, zrobimy źle, powiedzieć klientowi: Przepraszam, zawiodłem, wybacz mi, ja to chcę naprawić. Chcę to naprawić, bo zrobiłem to źle, czy przez nieuwagę, czy przez pomyłkę, czy, czy przez jakieś no raczej niecelowe działanie. Chcemy być gotowi zachowywać się przyzwoicie wobec naszych odbiorców, naszych klientów. I ja przez ostatnie lata miałem takie sytuacje, kiedy musiałem przepraszać i prosić o wybaczenie, bo, bo coś zrobiłem. Źle, nawet często nie wiedziałem, dlaczego mi to źle wyszło, bo coś mi się upiekło źle, bo coś yy, gdzieś był zakalec. Nie wiedzieć dlaczego, choć powinien być, powinien nie być. Mm, I wtedy trzeba skłonić głowę i powiedzieć: wybaczcie mi, proszę, chcę naprawić mój błąd, chcę i, i wtedy koszty nie mają znaczenia. Najważniejszym zasobem, jaki wtedy mamy, jest. Zaufanie do nas. Kiedy stracimy zaufanie, to już niewiele nam pomoże. Pamiętacie, ja to często już wspominałem, że są trzy rzeczy, które jak miną, to już nie wrócą. To jest czas, kiedy minie, to już ten straciliśmy. A pamiętamy, że czas to skarb. Zaufanie, kiedy mamy ludzi, którzy tak jak w moim przypadku kupują jedzenie cyklicznie raz na miesiąc, częściej, kiedy prowadzimy nie piekarnie, cukiernie I kiedy my stracimy ich zaufanie, to one szybko nie wróci, albo w ogóle nie wróci. Zaufanie stracone jest bardzo ciężkie do odbudowania. Wiecie to na podstawie swoich doświadczeń, gdzie macie osoby, dla których wstrzymaliście zaufanie. I szanse. Kiedy szanse miną, może przyjdą inne, ale te, które były, przepadną, one już też raczej nie wrócą. Trzecie prawo to prawo wpływu. Twój wpływ, wpływ. zależny jest od tego, jak szczerze stawiasz interesy innych ludzi ponad interesami własnymi. Czyli na pierwszym miejscu. Kupiamy się, myślimy o naszych klientach, o naszych odbiorcach, zadają pytania, są, chcą wiedzieć więcej. Najtrudniej, kiedy nie dopchają się do ciebie, bo ty jesteś szef i dyrektor i nikt cię nie widzi, nikt cię nie zna, chcesz być w cieniu, bo nie chcesz nosić całego tego ciężaru relacji. Z ludźmi chcesz tylko, żeby słupki biznesowe się zgadzały, żeby te kwoty w słupkach się zgadzały, kwoty ilości wyprodukowanych rzeczy, żeby się zgadzały. I dajcie mi wszyscy spokój, więc takich biznesów jest sporo, ale nie o tym mowa. My nie chcemy tak żyć. My, kiedy robimy te małe biznesy, to my chcemy być na usługach ludzi, którzy przynoszą nam swoje ciężko zapracowane pieniądze. A ludzie, którzy te pieniądze wydają, i nie są zadowoleni, tak na przykład w moim przypadku, to proszę, pozwólcie mi wiedzieć o tym, że coś zrobiłem źle, że coś powinienem naprawić, że za coś powinienem przeprosić, a za coś powinienem poprosić o wybaczenie. Bo raczej nie pozwoliłbym sobie na to, żeby coś w sposób świadomy popsuć, albo w świadomy przekłamać. Więc. Yy, więc to jakby prowadzi nas do czwartego prawa, które jest prawem autentyczności. Bo tak naprawdę największy skarb, jaki mamy do zaoferowania ludziom, to nie jest nasz produkt, to nie jest nasza usługa, ale to jesteśmy my sami my jako człowiek, my jako ta osoba, która tą wartość w życie innego człowieka może wnieść. Kiedy my mamy relacje z klientem takie jeden na jeden, kiedy spędzamy ze sobą czas w rozmowie, to, wiecie, ludzie nie zapamiętają, co do Ciebie, co do nich mówisz. Nie zapamiętają na długo, co do nich mówisz, ale zapamiętają, jak się przy Tobie czuli. Kiedy jesteś roznosicielem pokoju, którego każdy potrzebuje, kiedy roznosisz poczucie bezpieczeństwa, kiedy Ty Twoim produktem wykazujesz troskę o tego człowieka, to pomyśl, jaki jest, jaki musiałby być powód, że tobie się źle wiedzie, że twoje interesy upadły. Przecież każdy chce poczuć się zainteresowany i każdy chce poczuć się jakimś ważnym i my mamy być tymi, którzy te poczucie naszym odbiorcom, naszym klientom w sposób szczery przyniosą. I to nie ma być tak, że kreujemy treści, które wzbudzają zaufanie do naszej marki, tylko to jest nasze zachowanie w taki sposób przez lata, że to nasze działanie i zachowanie biznesowe zbudowało zaufanie do naszej marki, a nie że to jakaś spreparowana treść ma to zaufanie wzbudzić. Ty sam, ja sam, to my jesteśmy tymi, którzy są jakby największą wartością, którą możemy się z ludźmi podzielić. Jeśli teraz zrobimy to źle albo czujemy, że nie skupialiśmy się na tym, to może jest to dobry moment, żeby, żeby popatrzeć krytycznie na siebie i na nasze relacje z klientem. Bo myślę, że większość z osób, które prowadzą działalność, czy to produkcyjną, czy usługową, myślą, że mogłoby być lepiej. No i wszyscy znamy to powiedzenie, które mówi, że jeśli cały czas wszystko robimy tak samo, a spodziewamy się innych rezultatów, to jesteśmy co najmniej szaleni. Więc coś w naszych działaniach, w naszym zachowaniu należałoby zmienić. Najczęściej jest to nasze relacje z naszymi klientami. Czyli mieliśmy już prawo wartości. Prawo kompensacji, prawo wpływu, prawo autentyczności i zostaje jeszcze prawo otwartości. Cały czas mówię o tym i, i, i o tym się uczyłem z książki, że nie skupiamy się na pieniądzach, ale to nie znaczy, że one nie przyjdą, bo one przyjdą. I kluczem do efektywnego dawania, dodawania tej wartości jest bycie otwartym na otrzymywanie. I tu mamy jako przykład na przykład, przykład na przykład, że nie możemy tylko wydychać. Wydychać i wydychać i wydychać. Musimy wydychać i musimy wdychać. Nie możemy tylko Dawać bez bycia otwartym na otrzymywanie. Ja wiem, że w Biblii jest napisane, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, ale samo dawanie już stawia nas w tym miejscu otrzymywania, bo to jest współzależne. To my będziemy otrzymywać. Będziemy otrzymywać bez opamiętania i wtedy będziemy zadziwieni. Jak można tyle otrzymać? Kto jest na tyle przychylny? Wszystko polega na tym, żebyśmy z ludzi, którzy nas znają, z powodu naszej autenty autentyczności, właśnie. Eee, taka pani mi wysłała na Instagramie, że zrobiła jakiś taki ranking. Eee, nie, nie znam jej. Dziękuję jej. I tam napisała, że, że Numer jeden za autentyczność. No, dziękuję. My nie musimy udawać. My nie musimy grać, nie musimy być aktorami ani na tych youtubach, ani w życiu, ani na tych instagramach, bo to nie wiem, na kim to jeszcze robi wrażenie, że, że coś pokażemy takiego skreowanego, a tak naprawdę nie jest. Bo my chcemy być autentyczni. Ludzie, myślę, mają dosyć tego udawanego, plastikowego świata. No bo, bo, bo w czym on jest atrakcyjny? No powiedzcie sami, w czym jest atrakcyjny? Chcemy mieć prawo czuć się naturalnie takimi, jakimi jesteśmy. Jeśli sami ze sobą nie czujemy się dobrze, to chcemy popracować nad tym rozwojem. Zmienić własny obraz, żeby poczuć się ze sobą lepiej. Ja się ze sobą czuję dobrze, bo ja moje poczucie wartości biorę z przynależności do mojego Zbawiciela, ale, ale każdy gdzieś tam szuka swoich tych powodów, co podnosi jego dobre samopoczucie. Taką piosenkę dwa dni temu słyszałem w telewizorze, i pan śpiewał, chciałem być taki, jak ja. On. Chciałby być taki, jak on. Podobało mi się. To jest tak, jak czujemy się źle. Kiedy było takie powiedzenie, że mówiliśmy, jak sobie o sobie myślę, to sobie sam siebie zazdroszczę. Możemy czuć się ze sobą dobrze. Kiedy sumienie nasze jest czyste, kiedy patrząc do lustra, nie ma tam wielu rzeczy, za które powinniśmy się wstydzić, za które powinniśmy się czuć źle, bo wszystkie te sprawy, za które powinniśmy się wstydzić i które obciążają nasze sumienie, mamy już załatwione. Z Bogiem, bo poszliśmy po przebaczenie. I wtedy mamy prawo czuć się wolni od tego, wolni od tych obciążeń, którzy, które często nosimy całe życie. Kiedy jesteśmy otwarci na otrzymywanie, to to się i tak wydarzy, bo to inni mówią wszechświat. Ja mówię, że, że Bóg widzi, wszechświat widzi, jakie jest nasze nastawienie serca. I jak się to dzieje. Taki fajny autor innej książki, Zig Ziglar, ma takie fajne powiedzenie, że możesz mieć, możesz mieć wszystko, co chcesz, jeśli innym pozwolisz mieć to, czego chcą oni. My możemy innym oferować to, czego oni chcą, a oni tak czy owak pomogą nam poprowadzić dalej te nasze. Wytwórcze interesy czy biznesy. I kolejne takie fajne powiedzenie jest takie, że winda do sukcesu jest zepsuta, ale klatka sodowa cały czas działa. Potrzeba czasu, żeby się wspinać po tym naszym rozwoju służenia ludziom, po tym naszym właściwym podejściu do interesów, które robimy. Kluczowym jest zachowywanie się tak, żeby było sporo osób, które nas znają, lubią i mają do nas zaufanie. To ci stają się tymi naszymi wielką grupą, naszych ambasadorów, które może niczego od nas nie kupią, ale nas znają i lubią, i powiedzą innym, kiedy. Ta potrzeba wypłynie w rozmowie w gronie przyjaciół, w gronie rodziny czy to przy stole i wtedy powiedzą: Wiesz, ja tam słyszałam, tam jest taki, tam jest taki stolarz, on by ci to zrobił, ja mam z nim same dobre doświadczenia, czułam się bezpiecznie, kiedy robił mi stół. To dotyczy każdej branży, każdej grupy zawodowej. Kiedy my wnosimy wartość ponad to. Kiedy nasza wartość jest wyznaczona przez to, o ile więcej wartości damy za pieniądze, które otrzymamy w zamian? Kiedy służymy większej ilości ludzi i służymy im dobrze, kiedy nasz wpływ się roznosi, bo szczerze stawiamy interesy innych na pierwszym miejscu, kiedy jesteśmy w końcu autentyczni. Bo nie udajemy, jesteśmy prawdziwi w tym, co robimy. I kiedy jesteśmy otwarci na otrzymywanie, wtedy to wszystko się wypełni, zapełni, możemy czuć się bezpiecznie, możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość, możemy spodziewać się, że nasze interesy rozwiną się ponad miarę, bo ludzie staną się naszymi ambasadorami. Prześledźcie, może dla kogoś ma to sens, może dwie osoby skorzystają i popatrzą na swoje biznesy krytycznie i dokonają jakichś zmian. Dla mnie to było odkrywcze. I trzeba mi się było zmierzyć z tym, że może ja wcześniejsze lata, lata 90. czy 80, może nie, ale 90. i początek 2000 nie patrzyłem z taką wnikliwością na klientów, bo tak jak wtedy wszyscy nas uczyli, mamy robić, robić i zarabiać, no ale to niczego nie wnosi. Dziękuję, że poświęciliście znowu tyle czasu. Wyślijcie to dla kogoś, jeśli myślicie, że to ma sens. Nie wiem, jak chcecie, to tam te subskrypcje możecie dodać, czy, czy te łapki. Ja o to nigdy nie zabiegam, bo na początku mówiłem się ze mną, że ten kanał nie będzie kolekcjonerem subskrybentów, a nie wiedzieć, czemu i tak przybywa i przybywa. I przybywa. Miejcie dobre dni, jest dzisiaj piątek wieczór, e, e, zbliża się weekend, to pomyślmy nad tymi naszymi interesami, czy pomyślmy wnikliwie o naszych klientach, czy my naprawdę wnosimy dodatkową wartość w ich życie oprócz produktu, który im daliśmy. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.